Właśnie miałem wizję. Śniący ukazał ziemi i powiedział: Tenkaju, graj w Gotika. I ja włączyłem Gotika. Też myślałem, że to się skończyło dawno temu. Ale witajcie! Oto kolejny odcinek, jak już zdążyliście zauważyć. Podsumowując, zwiedziliśmy już sobie dwa obozy i wykonaliśmy jak najwięcej misji. I teraz jesteśmy w nowym obozie i tu też wykonamy wszelkie możliwe misje, żeby stać się napakowanym i móc zbić na przykład Kirgo, czy nawet Karima. Chociaż nie sądzę, że nam to się uda. Okej, tu mają jakąś farmę. Zbieracze. Ci tu mają zbieraczy, tak jak kopaczy ma stary obóz. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna, hm? Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. Oj. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. Może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Ale dobre połączenie. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. No cóż, zdarza się. Jednak za podatki można też tu trafić. Masa zbieraczy tu jest, masa zbieraczy. To jednak mają tego ryżu, muszą mieć trochę, nie? Okej, hopsa! Zbieracz, zbieracz, zbieracz. Rufus. Rufus, cześć. Nie znam cię. Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. Ojoj. Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem, jasne. W końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku, ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. To świnie. Kim jest ryżowy książę? To moja babcia. Mówiłem ci, nie? Nie mówiłem ci. Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Tłusty wiecz. To się chyba jakiś nigdy nie był. Tak, czyli jakiś tam... To ten tłuścioch. Damy mu nauczkę. Bezimienny przychodzi. Cześć! Musisz uważać. Bezimienny przychodzi i naprawia system. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Spoko, może być. Jasne, chętnie wam pomogę. Świetnie, idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Nie no, wykonałem to zadanie, czemu nie? Zaraz pójdę do księcia, tylko jeszcze zobaczę. O, co tu robisz? Szukasz kłopotów? Nie. Spokojnie, jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. O, zdarza się. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał.
Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Ja też zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. No ba. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Przykro mi, nie tym razem. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Jak to po co? Samoobrona. Co samoobronę? Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Myślisz, że gruchotanie kości pomoże ci wieść spokojne życie? Żeby pokazać tym sukinsynom, że nie można mną pomiatać. I zanim byś się obejrzał, sam stałbyś się jednym z tych sukinsynów. Nie, drogi panie, to nie jest właściwa motywacja. Gość ma trochę racji. Dobra, więc będę musiał znaleźć dobry powód. Bezzy, masz za mało inteligencji. Zapomniałem, że nie mogę ci jej zwiększyć. To jakimś cudem się dowiemy. Cześć, grubasie, znaczy książę. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? No, szukam pracy. Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Dobrze, jak pytanie. Masz tu tuzin butelek. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. Wód. Dwa razy więcej. Dobra, to rozdzielamy. Po kolei. To się przyspieszy. O nie. 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 Przysyła mnie Lewus. Przyniosł. O. Czemu oni muszą pokazywać tą animację, jak oni piją tą wodę? Chyba będę jej miał za mało. Hej, ty! Dobra robota! Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty. Nie ma mowy. Ja nosić wodę? Moim przeznaczeniem jest jarać ziele. Chodź tu. Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Czyżby? A co, masz coś lepszego do roboty? Chyba muszę ci przypomnieć, kto tu jest szefem. Rozruba! Spokojnie, nic się nie stało. On też? Spokojnie. Nigdy więcej tego nie próbuj. Nie mogę pokonać dwóch naraz. Muszę coś wykombinować. Chodź tu, Lewusie. Od tej czy chyba... Schowaj broń! No, no schowaj! Dobra, chodź tu. Mam cię, Lewusie. Dobra, chodź tu, książę. Należało mu się! Szlak. Muszę wykombinować jakąś dobrą serię ciosów, żeby ich załatwić. Od ty... Czy chyba muszę... Fail!
Z tej pory, czy chyba... Rozruba! No niech to. To było tak ładnie. No i po walce. Zapiszę sobie. Niech już będzie. I chodź tu ryżowa. Sam sobie na to zasłużył. Wiem, że sobie na to zasłużyłem. No chodź, ryżowa książko. Dawniej walki były dużo lepsze. Fail! Nie mogę uciekać. Muszę mu zrobić takiego kombosa, żeby dostał za swoje. No i po walce! Dobrze jest. Zabiorę ci, ryżowy książę, wszystko. Pierścień życia miałeś. A tobie zabiorę też wszystko. Szybko. Ha! O matko, to było coś. Oczywiście, że założę sobie ten pierścień życia. Om nom nom. Jeszcze tego pożałuję. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Teraz stary, co? Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. No i tyle, Lewusie. A ty co? Teraz pokonałeś mnie wyżej, w pięknym stylu, stary. Lol. On się zbugował. No, widzicie, przywaliłem im wszystkim. Wiecie, co zrobię? Zakradnę się tu. Hej, ty! Masz niech cię szlak. Daj mi się chociaż przespać, co? Dobrze, darowali sobie szukanie mnie. To ja się zakradnę. Ho, ho, ho. Zobaczymy, co tu ryżowa książka ma ciekawego. Ho, ho, ho. Jestem genialny. Wcale nie słychać, jak wchodzę po drabinie. Ej, ale tu niczego nie ma, ofiary losu. Pierdoły. Nie masz tu... Wiem, że nie mam. No i co, Horacy, widziałeś to? No. Łe. Nie. Tak myśl... Łe. To co, ktoś się pochwali? Halo, zlałem go. Zlałem księcia. Propus. Niech was szlak. Nie doceniacie mnie w ogóle. Wszystko w porządku? Miło zobaczyć nową twarz. Czekaj, my już kiedyś rozmawialiśmy. Nie, to niemożliwe. Widzę cię pierwszy raz w życiu. Jasne. Wiedziałem, że z tym gościem jest coś nie tak. Taki pewnie znowu dobrze kolonie. Ha. O rany, ten lewus trochę zajął mi czasu. Ale teraz jest dobrze. I wchodzimy sobie... Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lee. To wspaniały człowiek. Tylko okay. Dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy.
O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Nie, bo i tak tego nie przeżyjecie. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Myślałem, że to wrzut. Matko, jak się przeraziłem. Ten kopiec jest gdzieś tam, okej. Okay. Uważaj na siebie. Matko, myślałem wrzut, jak tu przyszedłeś. Jakby to był wrzut, to chyba zawału dostał. Dobrze, więc tutaj są jakieś flanki, nie flanki. Tam pewnie niczego ciekawego nie ma. Chodźmy sobie na most. Homer Simpson. Cześć. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Ojej. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Okej. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Okej. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Myślałem, że zbudował ją sam. Wtedy bym się dziwił, dlaczego nie może poradzić sobie z topielcem. Jak sam zbudował całą tamę. Okej. Tutaj mieszkają ci zbieracze. Też bym tu mieszkał do końca mojego nędznego życia. Ale nie. Ja się zbuntowałem. I nie zacząłem zbierać wody. Oho, ho, ho. Oho, ho. Ha, ha, ha. Tak, takie przyzwyczajenie, że w kotniku ciągle się poruszam skacząc. O, jakaś blokada? Dziwne. Okej, znajdźmy tego topielca. Zobaczymy, czy sobie z nim poradzę. No chodź, bestio, pokażę ci, gdzie twoje miejsce. O, fuck, silny. Będzie ciężka walka. Ale mam na niego taktykę. Walnij. Odskocz. Przypieprz mocniej. O kurczę. To chyba nic mu nie robi. O, teraz go dopiero. Trafiłem. Ha! Udało się. Chociaż z potworami potrafię walczyć. Ja mam 3 pazury, tak. Po prostu taki bóg. Właściwie nie bóg. Chodzi o to, że jak nie mamy umiejętności wyrywania pazurów, to żebyśmy mogli tak te zdobyć. Wiecie, żeby się ludzie nie wkurzali. Nie możemy wyrywać pazurów. Głupia gra. No i w ten sposób możemy szybko zakończyć tą misję. Dobra. Tam mu trochę pochodzić, jeszcze się zeskacze na śmierć. Cześć, Homerze. Zabiłem bestię. Jestem świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi, ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Super, Homer. Dobranoc. Śpi dobrze. I wy też śpijcie dobrze, jeżeli oglądacie to przed spaniem, widzowie. A jeśli nie oglądacie przed spaniem, to życzę wam smacznych placków. Trzymajcie się.